Panie Krzysztofie, jesteśmy na konferencji w Warszawie. Proszę powiedzieć, co to jest za wydarzenie? Jest to wspaniałe wydarzenie organizowane przez Dariusza Sikorskiego. Będzie występował świetny mówca i motywator, pan Marlow. Mam zaszczyt też tutaj uczestniczyć w tym wydarzeniu i oczywiście będę też prelegentem. Będzie profesor Bralczyk i wiele innych wspaniałych osób. Bardzo się cieszę, jestem dumny, że mogę uczestniczyć w tego typu wydarzeniach. Została panu w tym roku przyznana nagroda od mediów jako menadżer roku 2017. Czy pan się cieszy się z tej nagrody? Oczywiście, bardzo się cieszę. Tego typu nagrody są mega motywujące. Będę się starał, żeby w przyszłym roku znów zdobyć tę statuetkę. Ostatnio coraz więcej widujemy się na różnych eventach, na różnych targach rozwoju, między innymi właśnie dzisiaj na konferencji w hotelu Aeroport, hotel Okęcie. Proszę powiedzieć, czy tego typu wydarzenia jak dzisiaj są potrzebne dla warszawiaków, dla ogólnie dla Polski? Tak, oczywiście. Wskazują drogę, jak pracować, jak budować swój biznes i jak dążyć do sukcesu. Dzisiaj zasada jest prosta, albo się rozwijasz, albo się zwijasz. O czym dzisiaj się będzie pan mówić w swojej prelekcji? Dziś będę się starał troszkę podpowiedzieć tematów praktycznych, jeżeli chodzi o zasady działania sprzedaży, jak sprzedawać produkty, jak traktować klientów, w jaki sposób nawiązywać relacje. Jak panu uda się rozwijać pana firmę Nestia Odszkodowani, która działa w całym kraju? Coraz lepiej, jest coraz więcej przedstawicieli, na chwilę obecną już 1200, cały czas do mojego wymarzonego celu 5500 jeszcze troszkę brakuje, ale myślę, że osiągniemy to w przyszłym roku. Jaką radę pan może dać, aby firma prężnie rozwijała się na pańskim przykładzie? Nie poddawać się, wstawać rano wcześnie, chodzić wcześnie spać, wysypiać się, cały dzień działać. Na samo zakończenie muszę zapytać, jak się udało się panu zdobyć tą nagrodę menadżera roku 2017, zwłaszcza, że to jest nagroda o telewizji MTV24, naszej telewizji, jak również wielu innych mediów, które oczywiście podpiszemy w naszej belce w tymże wywiadzie. Oczywiście, nie wiem, jak mi się to udało. Z tego, co zauważyłem, to bardzo media zaczęły obserwować moją działalność i myślę, że dlatego. Bo widzą, że dużo pracuję i staram się rozbudować swój własny biznes. A poza tym pan jest mecenasem sztuki. Tak, staram się też być fundatorem wielu nagród, mecenasem kultury, mecenasem sztuki i sportu. Oczywiście cały czas będziemy wspierać młodych artystów i sportowców i tego się będziemy cały czas trzymać. Nie mogę nie zapytać, skąd właśnie pan znajduje czas, a zwłaszcza fundusze, aby przyznawać nagrody wielu wybitnym artystom, osobom. Między innymi ja również od waszej firmy też dostałem filmową nagrodę. Skąd właśnie macie siły, fundusze, energię? Dzięki temu, że nasza firma się rozwija coraz bardziej, możemy sobie pozwolić na tego typu fundowanie nagród oraz wielu innych rzeczy. Staramy się wspierać wszystkich tych, którzy startują lub którzy mieli już jakiś dorobek w swoim życiu, ale z racji tego, że czasy się dzisiaj zmieniają, no jakoś te kariery ich troszkę osłabły. Z tego, co wiem, bardzo ich motywują te nagrody i działają dalej. Chociaż dzisiaj ogłosiliśmy właśnie tę decyzję o przyznaniu nagrody właśnie panu jako menadżera roku 2017, natomiast sama nagroda będzie wręczona w październiku tego roku na jednym z większych eventów. Tak, słyszałem właśnie, oczywiście będę obowiązkowo. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim telewidzom i wszystkim tym, którzy na mnie głosowali. A jak to jest być mentorem? O to by trzeba było zapytać już chyba moich współpracowników, bo oni twierdzą, że jestem dla nich najlepszym mentorem i najlepszą wyrocznią. Będę starał się robić nadal to, co robię, to, co kocham i w tym kierunku tylko idę. No już jednak mentor a menadżer to jednak są pokrewne dziedziny, bo nie można być dobrym menadżerem, nie będąc dobrym mentorem. Tak, to prawda. Dzisiaj każdy z nas, nawet ja, często potrzebuje jakiegoś mentora, dlatego często spotykam się z panem Dariuszem Sikorskim, bo on mi dodaje też energii, no bo nie ukrywajmy, każdy z nas ma sytuację, gdzie jest w lekkim dołku i chciałby się podnieść. Nieraz wystarczy zwykła rozmowa.